Studio Hexagon przedstawia. I stało się tak, iż flota sekty ożywionego metalu na czele z boginią Zeryksją natarła na Układ Gwiezdny, gdzie już czekali jej adwersarze. Zwali się Ligą Aluri. Ugrupowanie to składało się z kilkuset przedstawicieli różnych ras, jakich planety oraz szlaki kosmiczne zostały zagrożone przez pojawienie się nieprzyjaciela, jaki terroryzował ich sektory, a także strefy wpływów. Wyznawcy oszalałego robota, wyznający wszelką destrukcję istnienia, zaprzeczenia życia, gotowali się do ataku na pozycje niewiernych. Sama Zeryksja wystąpiła z okrętu i zarządzała układem sił głównie przy pomocy mechanicznego stratega. Rząd na rozlewu posoki płynącej w każdym żywym organizmie. Siły Alurii również posiadały stratega, jakim był Olgotnak, pretorianin, jeden z założycieli samego ugrupowania, które zjednoczone pomagało sobie oraz wytworzyło stabilny ekosystem współpracy braterstwa. Ci zjednoczeni nie znali jeszcze filozofii, jaką wyznawali słudzy ożywionego metalu. Mieli ich za bandę rubieżników, bandytów plądrujących planetę za planetą, układ za układem. Tyle tylko mogli wiedzieć z obserwacji, a także zachowania floty sekty. Potężne działa plazmowe, laserowe, pociski rakietowe zawierające generatory implozji elektrycznych rozpoczęły kakofonię bitwy. Obie strony miały wymierne siły. Obie wyniszczały okręty w ferworze diabelskiej walki. Jedni chcieli przetrwać, odeprzeć zagrożenie, drudzy jedynie zabijać i niszczyć. Zeryksja była zadowolona z przebiegu bitwy. Siły Alurii, pomimo zaawansowania technologicznego, nie potrafiły odeprzeć licznych manewrów taranujących, jakie wykonywali piloci będący jej wyznawcami. Spowodowało to problem dla Ligi polegający na prostym stłoczeniu okrętów w jednym miejscu. Strateg Zeryksji bowiem uznał, iż jeżeli nie można przezwyciężyć wroga siłą dział, należy jego jednostki stłoczyć w jednym miejscu tak, aby obijały się o siebie, co prowadziło do turbulencji, zakłóceń map holograficznych, zawężonej wizji optycznej. Jednym słowem, zamieszania, będącego też przyczyną kolizji oraz nadwyżki manewrowania statków, aby nie zderzyły się ze sobą. Zgarnięte w jedną kuliste sferę okręty nie mogły przez siebie strzelać, nie uszkadzając swojego sojusznika. Bitwa wydawała się wygrana, gdyby nie fakt, iż jeden z okrętów wypuścił prototypową kapsułę na polecenie samego naczelnego stratega Olgontaka. Zeryksja zauważyła to. Powodowana złym przeczuciem, wystrzeliła z bezpiecznej pozycji ku obiektowi, gotowa zmiażdżyć go swoim impetem, nim technologia uzbroi się, by zagrozić jej siłom. Zareagowała jednak za późno. Podczas gdy jej pięść uczyniła wgłębienie w wynalazku, nastąpiła implozja, a zaraz potem eksplozja. Przestrzeń rozdarła się, ujawniając piąty wymiar, niedostępny dla istot związanych przez długość, szerokość, głębokość i czas. Prawa ręka Zeryksji została złamana, zmiażdżona, a później odcięta przez zasklepiający się portal do wyższego wymiaru. Bogini ożywionego metalu jęknęła za sprawą impulsu elektrycznego, jaki przeszedł po jej ciele. Straciła przytomność, dryfując w przestrzeni jak zwykła kupa złomu. Zapomniany relikt minionych dziejów. Wybudził ją silny wstrząs elektryczny. Zeryksja otworzyła oczy. Przy niej, a także odciętym ramieniu gromadziły się istoty, wyznawcy jej sekty, uwijający się pracowicie, w pocie czoła, przyłączający nowe nieco masywne ramię, niżeli to, jakie jeszcze jej zostało. Zeryksja spojrzała na Maksudima, który jedynie się uśmiechał. A więc nie jesteś niezniszczalna. Dobrze wiedzieć, powiedział po dłuższej chwili milczenia. Uważaj, co mówisz, mam ochotę odciąć ci język. Warknęła niczym ranne zwierzę bogini.
Mówisz, jakby obchodziło mnie dalsze egzystowanie na tym złomie. Co z siłami wroga? Powiedziała Zeryksja, zerkając na stratega. Ten jedynie się poruszył, po czym powiedział. Siły nieznanej cywilizacji składają się z różnych ras. Wszelkie żywe organizmy... Odpowiadaj na pytanie. Są zdemobilizowani, bezbronni i ujarzmieni, moja stwórczyni. Odparł lakonicznie strateg. Zeryksja zdziwiła się. Wygrała bitwę, mimo iż ci użyli tak wyniszczającej broni. Poczekała, aż prace nad ramieniem zostaną zakończone, co nie trwało długo, po czym poruszyła pięcioma palcami nowej ręki. Wszystko zostało prawidłowo podłączone. Mniemam, iż chcesz poznać pomysłodawcę oraz stratega tych sił. Z tego, co się od niego wywiedziałem, to przedstawiciel rasy Proterian. Zwie się Olgontak. Jego język jest trudny do zrozumienia, więc musiałem skorzystać z translatora psionicznego, jaki używa większość z nas. Wyjaśnił Maksudim, drapiąc się po swoim szpiczastym, ciemnozielonym nosie. Wprowadź go tutaj, powiedziała Zeryksja, przebierając palcami swojej nowej ręki. Zauważyła, iż ta posiada segment pozwalający obrócić część ręki w zakresie palca serdecznego, a także środkowego. Powodowało to, że segment, do którego przymontowane zostały owe palce, obracał się, a w miejscu tego, co było ręką, pojawiała się wyrwa zastąpiona przez działo plazmowe. Strona segmentu z palcami zaś przemieszczała się za nadgarstek. Powodowało to sytuację, iż nowa ręka Zeryksji, przeobrażając się w działko, tworzyła gest znany wszelkim ziemianom, którzy uwielbiali heavy metal. Olgontak został wprowadzony i postawiony siłą na kolana przed tronem bogini ożywionego metalu. Jego wzrok stał się przepełniony strachem, niedowierzaniem oraz usilnym szukaniem w myślach, co ma dalej robić. Jego szaty zostały podarte, niebieska skóra poraniona odłamkami metalu. Sylwetka wskazywała na humanoidalną, jak w przypadku Maksudima. Ręce jeńca zostały zakłute z przodu przez kajdanki, jakie posiadały cylindryczne bolce przebijające nadgarstki w środkowej części ich szerokości. Sprawiało to nieszczęśnikowi ból, a obręcz dociśnięta do jego szyi nie ułatwiała bynajmniej oddychania. Osobnik drgnął. Jego kolano zostało wystawione w przód, co było znakiem, iż chce wstać z pozycji klęczącej, co spotkało się ze sprzeciwem ze strony strażników. Pozwólcie mu wstać. Niech myśli, iż jeszcze ma godność, odparła Zeryksja, przestając się bawić jej nowo wbudowanym wynalazkiem. Jeniec wstał, po czym odchrząknął i powiedział z dumą podyktowaną przez resztki jego odwagi. Jestem Olgontak, naczelny strateg Ligi Aluri. Jaki więc masz tutaj biznes? Jestem jeńcem. Odparł nieco zdziwiony na to bezsensowne pytanie strateg. Czy naprawdę uważasz, że to jedyna twoja wartość tutaj? Bo jeżeli tak, to przerobię cię zaraz na papkę pożywnej pasty dla moich wyznawców. Śmiech z różnych zakamarków sali tronowej był słyszalny dobitnie po tych słowach Zeryksji. Jestem, jak wcześniej powiedziałem, strategiem, jeżeli wyczerpuje to moją odpowiedź. Nie, nie jesteś strategiem. Tutaj stoi prawdziwy strateg, odparła Zeryksja, wskazując na pierwszy twór. Następnie znowu spojrzała na jeńca i powiedziała: jeżeli nie potrafisz być niczym więcej niż jeńcem, rozpuszczę cię na proteiny. Nakarmię tym, co przetworzyła maszyna, swoją zgraję wyznawców. Myśl, pretorianinie, czym mógłbyś teraz być? Mógłbym być pośrednikiem w pertraktacjach pokojowych. Nasze siły zostały zmiażdżone. Nie mamy jak bronić swoich interesów. Wasze siły złamały i odcięły mi rękę. Broniliśmy się jak tylko to możliwe, zaczął Olgontak. Byliśmy głupcami. Szukamy wybaczenia. Nasze planety mogą zaspokoić wasze żołądki. Nasze bogactwa dadzą wam komfort, o jakim nie marzyliście. Proszę tylko. Pertraktacje mogą zacząć się, jak tylko zostanę dopuszczony do audiencji,
z przedstawicielami wszystkich ras. Hehe, widzę, że nie rozumiesz, Olgantaku, jednej podstawowej rzeczy. Wyznawcy ożywionego metalu, jakie jest wasze credo? By niszczyć, zabijać, rosnąć w siłę, zaprzedawać mięso własnego ciała na mądrość obwodów elektrycznych, gdyż tkanka słaba jest i nietrwała. Niszcząc wszelkie życie w kosmosie, to nasza droga oraz chwała. Nasza bogini tego pragnie, więc posłusznie to wykonujemy. Spłonie galaktyka za galaktyką, tylko tego my chcemy. Ozwały się rasy wszelkich form, kształtów, obleczone w ceremonialne szaty, czy też zwykły metalowy pancerz. Naczelny strateg przełknął nerwowo ślinę. Jego idealnie przystrzyżony zarost oraz wąsy zdawały się przybierać siwy kolor w przeciągu zaledwie sekund. Tego wy wszyscy pragniecie. To przecież szaleństwo! Szaleństwo czy nie, to mój jedyny cel w swoim istnieniu. A gdy tego dokonam, sama również przestanę istnieć. A wraz ze mną zniknie sens istnienia wszechświata. Ziarna wszystkiego. Olgontak spojrzał na potworną twarz Zeryksji, a także jej pulsujące fioletowym światłem cybernetyczne oczy. Przez chwilę miał wrażenie, iż widzi odbicie swojej czaszki. Na bogów! Postawimy posągi na twoją chwałę! Będziemy posyłać wszelkie wartościowe metale, minerały! Przekonwertujemy się na waszą wiarę! Zeryksja uśmiechnęła się nieco. Jeńcze, jak myślisz, ile raz liczy moja flota? Nie śmiem nawet zgadnąć. 1 800 054. Każda z tych ras jest rezultatem tego, że zniszczyłam ich światy lub byłam niedaleko, a ci zobaczyli skalę mojej rzezi. To pchnęło ich do wiary. Wiara zaś do nowej religii, a także filozofii za tą religią. Wszyscy tutaj wiedzą, jak bezcelowe jest istnienie. Wszystkich łączy chęć zniszczenia i finalnie, kiedy wielkie dzieło zostanie zakończone, nastąpi likwidacja także własnej egzystencji. Czy naprawdę myślisz, iż cała Liga Alluri jest w stanie przyjąć taką wiarę? Nie, ale mogą być nakonwertowani siłą. Zrobimy wszystko, żeby przeżyć, daję słowo. Widzisz, chcesz żyć. Naprawdę nie wierzysz we mnie. Przywarłeś do życia. Myślisz, że będzie tobie niemal wieczne. Potrafiłbyś odebrać sobie życie? Albo życie swoim dzieciom? Tylko jeżeli jesteś w stanie odrzucić wszelką moralność. Odpowiedzieć na te pytania tak. Będziesz wpuszczony między naszych. Staniesz się jednością w naszej filozofii. No, chyba że masz to w niskim poważaniu i zabijesz te ladacznice. Wtrącił Maksudim. Zeryksja nawet nie zareagowała na tę docinkę. Nie przedstawiała dla niej żadnej wartości. Olgontak spojrzał na króla innej rasy o ciemnozielonej skórze. Sam wyglądał, jakby został urażony gromem. Dziwił się, iż jeden z tych szaleńców może tak obrażać obiekt swojej wiary. To było niemalże nie do pomyślenia. Nic tu nie miało sensu. Destrukcja, śmierć, zagłada kosmosu. Czy to w ogóle wykonalne? Strateg Ligi Alluri ponownie przełknął ślinę. Padł na kolana, po czym powiedział. Ulep mnie jak gliniany dzban. Wpój każdą mantrę, modlitwę oraz naukę we mnie. Pozwól mi zrozumieć. Tu nie ma czego rozumieć. Ja po prostu niszczę, skwitowała Zeryksja. Moi wyznawcy sami wytworzyli wokół mnie tę wiarę. Ja tylko robię to, co nadaje mi sens i zniknę, kiedy wszystko zostanie zakończone. Tyle. Olgontak nie dowierzał swoim szpiczastym uszom. Nie miał pojęcia, jakie argumenty przedstawić, jak przywołać do rozsądku chociaż jedną istotę. Spojrzał przerażony na Maksudima. Ten zmrużył oczy, po czym powiedział:
Jeżeli mogę wejść pomiędzy łowcę a ubitą zdobycz, Zeryksio. Cała ta liga zdaje się posiadać broń, która przerasta technologię naszej. Może być całkiem przydatnym elementem w naszym arsenale. Olgontak zamarł, ledwo zdolny do oddychania. Zeryksia spojrzała na monarchę, jaki mienił się przydomkiem ostatni. Wstała z tronu, nachyliła się, górując nad sylwetką króla. Przeniosła wzrok na Olgontaka, po czym rzekła: weźmiemy tą broń dla siebie wraz z całą wiedzą, jaką posiadają wasze rasy. Ponieważ zabraliście mi ramię, ja zabiorę wam wszelką broń, a moja zgraja będzie ucztować na ciałach filozofów, matek, dzieci, starców. Przerobimy was na papkę do jedzenia i jedynie ci, co naprawdę będą podążać naszym tokiem myślenia, zostaną przyjęci między nas. Więc Olgontaku, jeżeli byłbyś łaskaw przekazać tę wiadomość do wszystkich planet Ligi, teraz masz na to czas, powiedziała Zeryksia, pstrykając palcami. W okamgnieniu stratega Ligi otoczyło niebieskie światło, a jego postać pojawiła się na elektronicznych odbiornikach wszystkich przedstawicieli Ligi Aluri. Wszystko dzięki wirusowi, a także falom transmisyjnym, jakie włączył strateg Zeryksi. Olgontak mógł zostać zobaczony przez liderów, a tuż obok niego na tronie zasiadała w polu widzenia soczewki transmitującej obraz metalowa maszyna z okropnym uśmiechem. Tu naczelny strateg Ligi Aluri. Jestem jeńcem. Agresor, jakiego widzicie na niebach swoich planet, jest potężny i dąży do zagłady wszystkiego, co żyje. To religia, wyznanie, jakiej myślą przewodnią jest unicestwienie całego kosmosu, każdego istnienia na jakimkolwiek globie. Nasze wszystkie siły zostały zmiażdżone, nie mamy się czym bronić. Wszelka broń, jaką jeszcze posiadamy, zostanie skonfiskowana. Masy poddane indoktrynacji, a ci, co nie przejdą jej pomyślnie, przerobieni na jedzenie. Po tych słowach Olgontak zemdlał. Transmisja się zakończyła. W 5 godzin później zebrano wielkie posiedzenie, gdzie gorączkowo dyskutowano, co z tym problemem zrobić. Okręty wroga zdewastowały wszelką stację na orbicie, wszelki statek soniczny. Nie było mowy o ucieczce czymkolwiek. W końcu po jałowych rozmowach zdecydowano się na prowadzenie walk drogą partyzancką. I pewnie okazałoby się to niewygodne dla wszystkich zgromadzonych na planecie Lunpa, gdyby nie fakt, iż w stronę tego globu jeden ze statków Zeryksii wysłał bombę fuzyjną zdolną obrócić wszelką planetę w spaloną skałę pozbawioną atmosfery. Tak też się stało. Cywilizacje pozbawione ich przedstawicieli u władzy, zaraz po otrzymaniu tych wieści przez własny system satelit informacji publicznych, wpadły w istną panikę. Tymczasem okręty bogini ożywionego metalu zlatywały na planety. Zabijały wszelki opór i pozwalały wygłodniałym wyznawcom sekty napełnić brzuchy pozostałościami zabitych niebieskoskórych. W parę dni po inwazji na 15 planet, w tym Pretoria, dom Olgontaka, większość ras została dosłownie skonsumowana. Jedynie niebiescy zostali oszczędzeni temu przywilejowi. Zeryksia bez większego oporu moralnego zawitała do świątyni będącej łącznikiem różnych filozofii, jakie wyznawane były w Lidze Aluri. Filozofowie zobaczyli, jak wielka maszyna rozsadza wrota wykonane ze złota, jakie zostały zabarykadowane. Zastygli, nie wiedząc, co dalej robić. Olgontak został wprowadzony zaraz za Zeryksią, po czym do wnętrza wpełzły istoty o czerwonych pancerzach i najeżonych ostrych zębach. Nowy twór kreatur wyhodowanych przez wyznawców Zeryksji, biegłych w genetyce. Na oczach niegdyś naczelnego stratega wszyscy myślicieli zostali pożarci. Ich mózgi wyrywane z czaszek, pochłonięte w nieustannym mieleniu zębów. Wszelkie źródła wiedzy, jaka nie była przeniesiona na elektroniczny przenośnik danych, zostały spalone, obrócone w popiół,
A jeniec patrzył niezdolny do wypowiedzenia choćby jednego słowa. W zaledwie jeden ziemski miesiąc, jedynie 30% populacji pretorian pozostało przy życiu. Zostali oni zindoktrynowani do tego stopnia przez psionicznych wyznawców sekty, iż połowa z nich porozbijała swoje głowy o kamienne struktury miast, gdzie otrzymali owe nowe spojrzenie na świat. Reszta, która postanowiła służyć i wyznawać nową wiarę, została wprowadzona na okręty. Pogrupowana, rozdzielona do takiego stopnia, iż nie mogłaby stanowić ogniska rebelii ani zagrożenia, które mogłoby doprowadzić do przejęcia choćby jednego z okrętów. Ojcowie zostali oddzieleni od żon, dzieci od matek, zaś Horta z Ryksji po zapełnieniu niedostatków paliwa, żywności oraz wody obrała kurs ku następnemu Układowi Gwiezdnemu. Zeryksja chciała z początku zabić Olgontaka, a ten nawet z ulgą przyjąłby ten gest, ten przywilej, gdyby nie Maksudim, który zasugerował: ten jeniec jest na drodze do zrozumienia, prawda? Olgontak jedynie pokiwał nerwowo głową. Zeryksja od niechcenia powiedziała: rób z nim co chcesz. To od teraz będzie twój jeniec, twój problem. Po tej rozmowie Olgontak i Maksudim spotkali się w kwaterze Ejzela Murata, kronikarza, jaki właśnie kończył wpisywać ostatnie zdanie z przebiegu inwazji. Masz dla mnie jakikolwiek szpargał, jaki ocalał? Spytał właściciel kwatery. Owszem, odparł Maksudim, wyciągając dość obszerny zwój pretoriański, podając go kronikarzowi. Ten jedynie ułożył go na blacie stołu. Nieco rozwinął, bacząc, by uchwyty zwoju spoczęły na widełkach. Olgontak usiadł na fotelu. Maksudim nalał przy jego sparaliżowanym od nerwu oraz pobladłym ciele nektar wyprodukowany na ojczystej planecie, po czym nalał dla Murata i siebie. Niebieskoskóry potrzebował dobrej minuty, by spojrzeć na taflę substancji nalaną do szkła. Schwycił je, wypił jednym haustem, wylewając część cieczy na swoją brodę. Kaszlnął, odchrząknął, po czym powrócił do patrzenia na zwój. Murat bez słowa podsunął mu jedyne świadectwo wiedzy jego cywilizacji, po czym powiedział: czytaj, a my zrozumiemy twoje słowa, chyba że chcesz się już teraz zabić. Olgontak popatrzył rozmytym wzrokiem na zwój, po czym powiedział, zwracając się z trudem do siedzącego przy nim Maksudima: mogę więcej tego czegoś? Maksudim nalał do jego szklanki nektaru, postawił całą butelkę z powrotem na blat. Myśleliśmy, że razem się obronimy, że braterstwo oraz współpraca przewyższy wszelkie zło. Teraz wiem, że to kłamstwo, plugawe, wstrętne kłamstwo. Nim dojdziesz do nowej konkluzji, ważnym jest, byś nie dał się z Ryksji, powiedział Maksudim, upijając łyk ze szklanki. Murat jest kronikarzem ze złamaną dumą, ja królem cywilizacji, która i tak nie miała istnieć, a ty moim jeńcem oraz nowym towarzyszem. Wypluj to słowo. Przyjaźń to klątwa, przyjaźń to plaga, zwykłe kłamstwo, kłamstwo poprzedzone intrygą, zawiścią. No pięknie, odparł Maksudim, powstrzymując dłonie Olgontaka przed zaciśnięciem się na jego gardle. Przyłożył mu kolanem w brzuch, a zaraz potem zdzielił jego głowę otwartą ręką. Jeżeli masz jeszcze szczątki godności, usiądziesz. Uspokoisz swojego ducha. Olgontak usiadł na fotelu, ciśnięty przez niego siłą przez Maksudima. Jego wzrok niemal automatycznie spoczął na zwoju. Ręce wzięły jego delikatny materiał, po czym zaczęły drzeć z dziką pasją. Kłamstwo! Kłamstwo! Maksudim nie wytrzymał. Sprzedał Olgontakowi cios w żuchwę. Ten padł, tracąc od siły uderzenia przytomność. Murat, pomóż mi przenieść go na pryczę. Chyba nic nie będzie z pogawędki z nim. I na tym na razie zakończyła się próba poznania nowego towarzysza w spisku przeciwko bogini ożywionego metalu.